Witam Was, moi mili, na kanale Tarot z Planem Duszy i zapraszam do czytań na luty. Również zapraszam na kurs odczytu Planu Duszy, który odbędzie się online w dniach od 5 do 7 lutego. Zajęcia trwają od godziny 10 do 17 z jedną przerwą godzinną na taki obiad w trakcie lunch. Wszystkie inne informacje podam, jeśli ktoś jest zainteresowany online, czyli przez maila. Poproszę o zapytania i adres teraz mailowy widzicie na ekranie. Dziękuję też Wam bardzo za wszystkie komentarze, za przesłanych do mnie fajnych maili, dużą ilość. Dziękuję też Wam za uwagę, za to, że lubicie ten kanał i za wszystkie subskrypcje, które się pojawiają. Zobaczymy, jakie tutaj energie będą na luty. Ja jestem trochę zajęta, ponieważ pracuję ostatnio dosyć intensywnie, już od grudnia, połowy grudnia, w centrum testowania COVID-a, więc jakoś tak z czasem u mnie teraz jest krucho. Mam taką akumulację czytań, więc będę to robić skutecznie i po kolei. Także za wszystkie opóźnienia Was też przepraszam. Po prostu jest taki czas dosyć trudny i intensywny. Zresztą zrobiłam ostatnio czytanie na pełni Księżyca i ta intensywność będzie na razie z nami, przynajmniej w okolicach tej pełni w Lwie, która jest dookoła. Teraz już zapraszam Was do wszystkich czytań dla każdego znaku z osobna. Witam wszystkie skorpiony w czytaniu na luty 2021. Zobaczymy, co dla Was tutaj ma ten tarot magiczny w korespondencji, jaka będzie główna energia, na co zwrócić uwagę, co jest ważne. A potem zobaczymy jeszcze 8 kart. Zobaczymy, co tutaj oprócz tego się pokaże na luty dla skorpionów. Ok, przełożymy raz. To jest ta karta. Rycerz kielichów. No, tutaj może być jakaś oferta dla niektórych miłości. Ktoś może pojawić się u Was w życiu, ktoś niespodziewanie, kto będzie chciał ofiarować coś dla Was, jakieś uczucia. Może to być jakiś przyjaciel, może to być jakaś osoba, która okaże się ważną dla Was w życiu. Może to być jakaś oferta miłości, w sensie spotkania, jeśli jesteście singlami. To może być jakiś romans. Romans, który się pojawia, nagle ludzie czują między sobą jakąś więź. Z drugiej strony to też może być podjęcie jakiegoś działania na temat uczuć, tak? Miłości czy wszelakich innych połączeń międzyludzkich. Mamy tutaj Tiferet na drzewie życia i to jest w samym centrum, czyli w sercu. To jest też swego rodzaju dynamika, jakaś potrzeba wchodzenia w następne jakby relacje i związki międzyludzkie. Oprócz tego, to może być też jakiś ruch, w sensie może to być chęć wyjazdu, jakiegoś przeprowadzenia się. Dużo takiej romantycznej energii, bardzo tutaj przepływającej wody czuję. Albo też zbierania następnych nowych doświadczeń i nowych informacji, czy nowych doświadczeń na temat związków. Tak też może to być. Zobaczymy, co jeszcze oprócz tego się tutaj pojawi. Co tutaj jeszcze oprócz tego się znajdzie. Mamy tutaj Jill Tarot. Zobaczymy. Do góry nogami. Ok. Jeszcze 8 kart dla skorpionów na luty 2021. Zobaczymy, co tutaj się nam pojawi. I tutaj będzie z góry 8 kart. Tutaj będzie kart.
kariera albo iskry, ogień pod spodem, powietrze, czyli może praca, myśli, komunikacja, tutaj uczucia, relacje i materialne sprawy. Tutaj co w głowie, jakie nadzieje, obawy i tu wynik. Zobaczymy, co jest w tle. Czystość, jasność umysłu. Tu mamy energię asa. To jest czysta energia, jakaś myśl koronna, coś, co przychodzi, co dostajemy. To jest pomysł na coś, na siebie. To może przychodzić do nas właśnie jako jakaś nowa możliwość na rozwój, na przykład zmianę myślenia, ukierunkowanie zupełnie w inną stronę. Może to być też zmiana w myśleniu, jeśli chodzi o biznes, jeśli macie swój, albo zmiana kariery, tak samo. Zobaczymy, jak to dalej będzie i co jeszcze się tu obok tego pojawi. Ok, to co odchodzi? Mag. Mag to jest karta, która mówi o mocy, którą mamy, o tym, że rozpoczynamy. Rozpoczynamy, robimy pierwszy krok, stawiamy pierwsze kroki, mamy tą moc połączenia z niebem i ziemią. Jesteśmy ludźmi, którzy eksplorują ziemię, tak? Którzy dostają pewne talenty. Mają pewne ograniczenia też, tak? Ale mają też moc talentów i osiągnąć mogą swoje cele. Mag tutaj jest taką osobą, która jest wyposażona w różnego rodzaju narzędzia. To jest ktoś, kto może połączyć się i manifestować jakieś swoje wizje, tak? Bo to jest tutaj jedność, to mamy jedynkę, czyli w jedności jest tutaj ktoś. Tak jakbyście wychodzili z miejsca, w którym czujecie, że to jest coś nowego dla Was, że teraz to się zaczyna taki czas, kiedy będziecie mogli coś kreować. Może to być zarówno nowa relacja, ponieważ jest ten rycerz kielichów, a może to być też coś zupełnie innego, nowy biznes, tak jak mówiłam, albo projekt, nowa praca też. O, a tutaj mamy w przyszłości głupca. Ciekawie to wygląda, bo głupiec jest tą osobą, która doświadcza, tak? Która tutaj jest kimś, kto spotyka maga na swojej drodze. I teraz jak gdyby zostawia już za sobą tego maga i dalej skacze i skacze do następnej przystani, tak jakby miał wyznaczone punkty przeskakiwania kolejnych przeszkód albo przeskakiwania do kolejnych doświadczeń. I tutaj on chce zdobyć cały świat, tak, na końcu swojej drogi. I teraz ciekawe jest, gdzie on będzie skakał i co jego instynkt może mu podpowiadać. Bo tutaj, zobaczcie, już po spotkaniu z magiem wyrusza dalej, tak? Wyrusza do następnych spotkań. I kto będzie teraz następnym etapem? Kogo teraz będzie spotykał? I w jaki sposób będzie słuchał swojej intuicji? Czy to będzie intuicja, która będzie mu podpowiadać, co dalej zrobić i gdzie skręcić? Bo to tak jakbyśmy mieli wskoczyć do zupełnie nowej rzeczywistości. Zupełnie tak jakbyśmy mieli wystartować w rejony, które są dla nas nieznane, o tak powiem. No proszę bardzo. Tutaj mamy dwójkę. Jest to karta, która mówi o wyborach. Jest to karta, która mówi o wybieraniu partnera, partnerki, wybieraniu kariery. I wybieramy tutaj być może jakąś nową karierę, tak jak powiedziałam. I może to jest chęć wybrania czegoś, co jest albo białe, albo czerwone. To może być wejście w jakąś relację, w unię, to są dwie monety i mamy tutaj takie połączenie, mamy tutaj połączenie bieli i czerwieni, tak jakby tu miał być wzrost, tak jakbyśmy mieli wejść w jedność, tak, z powrotem. To jest chokma na drzewie życia i tutaj to jest mądrość wyboru kariery, mądrość wyboru biznesu, jeśli chcecie jakiś otworzyć, to jest i też takie jakby bycie prowadzonym albo spotkanie z kimś właśnie,
może z tym rycerzem, który bardzo będzie Was wspierać w tym wyborze. Może trzeba będzie zacząć wszystko od początku, od nowa, pomimo tego, że tutaj był jakiś pierwszy krok uczyniony, zrobiony, to może trzeba będzie jeszcze powrócić, tak? Bo patrzymy, czytając to tak intuicyjnie, patrzymy, że ten głupiec jakby z powrotem miał wskoczyć do tego maga. No, powiedziałam, że może teraz poszukuję jeszcze innej przystani, zobaczymy, co jeszcze się w kartach pokaże, ale w związku z tym, że tu jest jedność w energii wokoło, to być może tutaj trzeba jakby wystartować od początku, od zera, jakby cofnąć się jeden krok do tyłu, żeby wejść w jakąś unię z kimś, kto może w przeszłości był dla nas kimś bardzo takim pomocnym, czy kimś, z kim nam się dobrze współpracowało, albo to może być związek, relacja z przeszłości, tak? Zobaczmy, co dalej. Tutaj mamy 9 buław. I to jest z kolei karta, która mówi o tym, że jest to dziewiątka. Dziewiątka to jest jeden krok i mamy już zakończenie. To jest tak, jakbyście mieli zbierać tutaj jakąś ilość doświadczeń do tego, żeby się przygotować na coś, tak? Żeby się przygotować do następnego kroku. To może być zbieranie na przykład jakichś doświadczeń, to mogą być jakieś stresy, które wcześniej przeżywaliście, ale to wszystko Was w jakiś sposób buduje. To jest przygotowanie na jakiś większy krok albo przygotowanie do zamknięcia czegoś, żeby można było otworzyć coś nowego, tak? Dziewiątki to są zawsze te podstawy, ale to są też na drzewie życia, ale to są też takie miejsca, gdzie czujemy, że to jeszcze nie koniec, ale koniec jest bliski, tak? W sensie, że Boże, kiedy ten koniec nastąpi? Czasami to jest rodzaj frustracji, czasami to jest jakby stres, który temu towarzyszy, ale generalnie to jest cały czas takie przygotowanie do tego, żeby zrobić ten kolejny krok, żeby zamknąć jakiś proces albo żeby zamknąć jakiś etap. To może dotyczyć myślenia, to może dotyczyć komunikacji, ale to też może dotyczyć pracy, tak jak powiedziałam. Tutaj jakbyście mieli coś wybierać, jakąś nową ścieżkę i jeszcze to nie jest koniec i w lutym to jeszcze się nic nie zakończy, ani się nie rozwinie nic. Tutaj oczywiście jest potencjał na rozwój gdzieś w otoczeniu, bo jednak asa mieczy mamy w otoczeniu. To jest ta nowość, natomiast jeszcze nie możecie jej dotknąć. Tak? Jeszcze potrzeba zrobić jakiś jeden krok, bo dopiero jest to takie stadium przygotowawcze w tej chwili. Ok, zobaczmy, co dalej. Relacje. O właśnie, w relacjach tutaj mamy kartę świat. Karta świat to jest zdobycie przez głupca tych dwóch potrzebnych mu energii, połączenia w jedność, tak? Karta świat to jest cel. Dla głupca to jest cel. On zaczyna od pierwszego kroku, od tej jedynki, zaczyna od spotkania z nauczycielem duchowym, którym może być mag, tak? Ale może to też być ktoś, kto pokieruje nim w jakiś sposób. To może być, bo często też tak mówią znawcy tarota, ci co czytają, że maga spotyka i potem arcykapłankę, dwie osoby, to są duchowi rodzice, tak, którzy uzbrajają głupca w ten rozwój duchowy, w tą wiedzę na temat duszy i dokąd on zmierza. A karta świat to jest uwieńczenie, to jest tak, jakbyście mieli zamknąć całkowicie jakiś etap swojego życia, zupełnie i do końca. Tak jakby to miało zamknąć jakiś rodzaj relacji albo zachowania w relacjach. Bo tutaj jest też ten rycerz w samym centrum, rycerz kielichów, więc może to być ktoś nowy, kto pojawia się na horyzoncie i tutaj może być całkowita zmiana zachowań czy bycia w związku. To tak jakbyście mieli wejść w jakąś taką całkowitą przemianę. Takie odczuwam tutaj wrażenie. Znowu wielkie arkana i to jest tak, jakbyście mieli dostać drugą szansę na związki, na to, żeby budować coś.
Duża to jest szansa, to jest wzywanie do zrobienia tego następnego kroku, czyli wejścia w takie ziemskie relacje tutaj, po to, żeby coś powtórzyć, tak jakbyście może zakończyć musieli ten etap, który minął, gdzie były jakieś blokady, gdzie były jakieś zatrzymania, gdzie były jakieś niesnaski, gdzie były jakieś nieporozumienia wcześniej albo niespełnienie w związkach, tak teraz możecie zamknąć ten etap, tak jakby coś u Was miało się zupełnie przemienić i dostać, jakbyście mieli dostać zupełnie nową szansę na kolejne powtórzenie czegoś, co być może nie traktujecie, czy co być może takie macie poczucie niespełnienia w tym miejscu. Nie wiem, czy to jest jasne, bo mamy tutaj wszystkie karty po tej stronie, to są wielkie arkana. Tutaj mamy głupca, tak? To jest taki duży miesiąc, mam wrażenie, i nadchodzi takie coś wielkiego dla Was. Zawołanie albo do nowej pracy, albo do nowego biznesu. Ale to jeszcze nie nastąpi teraz. To jest jakby etap przejściowy, przygotowawczy do tego, co ma nastąpić. Tak jakbyście się przygotowywali. Zresztą rycerz kielichów to też nie musi być osoba, którą spotkacie. To może być oczywiście. Natomiast to może być Wasza energia i chęć właśnie wejścia w zupełnie inny styl. Bycie romantycznym, bycie osobą, która wchodzi, znaczy w swoim związku zupełnie inaczej funkcjonuje, czy w relacjach generalnie z innymi ludźmi. To jest tak, jakby miało się tutaj zacząć otwierać Wasze serce i jakbyście mieli zacząć postrzegać innych i siebie i relacje zupełnie z innego punktu. Tak jakby nowej szansy. To też może być kwestia możliwości finansowych. To tutaj tak jakbyście mieli odnowić tutaj swoje źródło przychodów w pewien sposób. Tak jakby może, jeśli macie biznes, tak jakbyście mieli zacząć od początku, tak? Bo tutaj znowu mamy od zera, startujemy od zera, a tutaj mamy w tej pozycji właśnie finanse czy materialne sprawy, rzeczy. To może być też wasze ciało, to może być kwestia odnowienia po jakichś stresach, po jakichś trudnych przeżyciach. Może to być tutaj zakończenie czegoś, wybranie kolejnej ścieżki, kolejnej kariery, wejścia zupełnie w inną rzeczywistość, tak? Tak jak mamy to teraz, no, jesteśmy właściwie w tej chwili w takiej rzeczywistości, o której nigdy nie myśleliśmy wcześniej, że będziemy w niej. A ona zaistniała i jest, i mamy wszystkie restrykcje i tak dalej, więc świat się kończy, powiem tak. Jeśli chodzi o związki, to tutaj coś się zamyka, zakańcza, dlatego że no, wszyscy praktycznie są rozdzieleni. Każdy spotyka się z innymi ludźmi prawie zawsze przez media jakieś, przez internet, przez telefon i tak dalej. Ogromna przemiana właśnie w związkach i to może mieć ogromny wpływ na to i być może teraz przychodzi powoli czas, żeby to wszystko jakby przemielić od początku, tak jakby te relacje i świat miał ruszyć od zera, tak? Tak jakby miał ruszyć w taką nową drogę, nową ścieżkę, zaczynając zupełnie z zerowej pozycji. Okej, jakieś to czytanie jest właśnie takie przedziwne, powiem szczerze, ale bardzo pozytywne, uważam. Jest tutaj karta Słońce w nadziejach i obawach i jest to nadzieja na połączenie z sukcesem, na sukces, na bycie z kimś, kogo kochamy, na wejście w taką właśnie unię, unię, która jest jasna, nie ma żadnych tajemnic. Jeśli ktoś szuka swojej drugiej połówki, to jest odnalezienie, taka nadzieja na odnalezienie siebie, na otrzymanie drugiej szansy. To jest czas przygotowania do tego spotkania z rycerzem. Przynajmniej dla singli, tak ja to widzę. To jest też tutaj, patrząc na tego maga, to może być tak, że potrzebowaliście przejść przez coś, przez jakieś doświadczenia, żeby poczuć swoją jedność, tak? Żeby poczuć, że jestem jednością, że mój umysł, serce i że ja jestem kimś, kto
może mieć sukces, kto może mieć dobre relacje z innymi. Jeśli się wcześniej relacje damsko-męskie nie układały, to teraz może przyjść ten czas, że to się wszystko jakoś właśnie zazębi, poukłada. Zobaczmy, co jest wynikiem. Bardzo ciekawe, bo tutaj mamy księżyc. I mamy księżyc i słońce. To tak jakby ten sukces miał się tutaj pojawić. I to jest tak, że jeszcze wy tego nie widzicie. Jest tutaj ciemno, jest tu ta miękkość, jest tu połączenie słońca i księżyca, czyli to tak jak mamy takie jasne i słoneczne dni, kiedy wszystko jest jasne i klarowne i potem przychodzi noc i mamy na przykład nów księżyca. Nie bardzo widać, co będzie następnego dnia. To tak jak połączenie kobiety i mężczyzny, miękkość i sukces ten splendor tutaj tego słońca i wszystkie barwy, które widzimy, tak, podczas dnia. A tutaj wy jeszcze jakoby nie widzicie, że nadchodzi coś dużego, co się wyłoni z ciemności i nagle być może, jeśli poznacie kogoś typu rycerz kielichów, to będzie to osoba, która tak jakby przychodzi znikąd i nie bardzo będzie wiadomo, skąd ta osoba się nagle pojawiła. Natomiast jeśli jesteście w związkach, to też może być tak, że będziecie mieli być może ochotę na zakończenie jakiejś relacji czy znajomości, a być może będziecie chcieli dać drugą szansę, ponieważ czujecie, że to jest ktoś, na kim Wam zależy, jako przyjaciel, czy jako znajomy, czy jako ktoś, kto w Waszym życiu ma jakąś wartość, czy jakieś znaczenie, tak? Karty pokazują, że tutaj trzeba rozejrzeć się dookoła siebie, zobaczyć, jak ja funkcjonuję w związkach? Co potrzebuję tutaj podomykać? Gdzie tutaj mam tą satysfakcję? Tak? Jak tutaj to wygląda u mnie? Które związki są mi potrzebne? Albo w którym miejscu nie widzę czegoś? Bo księżyc w tym wyniku mówi też o tym, że nie dostrzegamy potencjału na sukces. Nie dostrzegamy tego, że to my wybieramy. Nie dostrzegamy tego, że dostajemy drugą szansę. I że możemy zacząć od zera, bo jesteśmy mocno czasami przywiązani do tego, co jest. Trudno nam jest się oderwać czasami od tego, co widzimy, tak? To tak jest jak tytuł jednej z książek Wayne'a Dyera. Uwierz, zanim zobaczysz, tak? Czyli trzeba uwierzyć w siebie, trzeba uwierzyć w to, że dostajemy drugą szansę, trzeba uwierzyć w to, że sukces do nas przychodzi i poprzez nasze wybory my dostajemy wszystko, co jest nam potrzebne, tylko że często tego nie widzimy. Wydaje nam się, że to jest ukryte, a tak naprawdę to nie jest ukryte. To wszystko jest. Tylko dla nas wydaje się to takie ciemne, niewidoczne. Nasza intuicja podpowiada nam, ale często nie słyszymy, co ona mówi, tak? Często wydaje nam się, że nie, no to ja nie wiem. To tylko mi się wydaje. Zobaczmy, co ten księżyc tutaj robi. Czy to, co ja tutaj powiedziałam, tarot potwierdzi. Dlaczego jest to księżyc? Czego wy nie widzicie? Czy jest tu jakaś tajemnica? Ok, przełożymy raz. To jest może brak właśnie widzenia obfitości, bo mamy cesarzową, która się pojawiła, tak? Czyli tak jak powiedziałam, nie widzicie obfitości, nie widzicie sukcesu być może w swoim życiu. Wydaje się, że to nikt mnie nie wybiera, to może ja też nie będę wybierać. A tutaj jak najbardziej jest wokół Was energia sukcesu, świeżości, nowości, drugiej szansy, zamknięcia z satysfakcją czegoś, co było wcześniej dobrą bardzo relacją, ale na przykład doszła ta relacja już do zakończenia. Na przykład dochodzimy do wniosku, że teraz się rozchodzimy na przykład, tak? Chociaż tutaj ta karta ma akurat w tytule Unię, ale to dwójki to bardzo często jest mowa o wyborach, czyli wybieram, co wybieram.
czy wybieram nowe życie, czy wybieram sukces, czy wybieram obfitość w moim życiu, której jeszcze nie widzę, ale ona jest, tak? I czy otwieram swoje serce i wyruszam w nową podróż, zaczynając wszystko od początku, pomimo tego, że już wcześniej był zrobiony jakiś krok, to nieważne. Zawsze można zacząć od początku i zawsze wstaje nowy dzień i o poranku możemy zobaczyć zupełnie nowe perspektywy, które nas otaczają, tak? Tak to może właśnie być. Jeszcze mogę zapytać o tego rycerza, bo też chciałabym wiedzieć, czy to jest ktoś, kto przychodzi, czy jest to nasza energia tutaj. Skorpionów. A tutaj mamy czwórkę mieczy. Tak jakbyśmy się mieli rozluźnić na ten temat. To tak jakby miała to być energia nasza, spokojnie płynących uczuć przez nasze serce. Jakbyśmy się mieli tutaj kompletnie wyluzować na temat w ogóle wszystkiego tego. Czy nowej szansy, czy sukcesu. Tak jakbyśmy mieli wypoczywać. Cieszyć się z tego, że ten świat wokół nas zmienia się, nabiera różnych innych kolorów, zmieniają się pory roku. I tutaj to jest uspokojenie się na temat tego, czy ktoś to będzie, kto będzie przychodził, to będzie osoba, czy też to będą moje uczucia, ale to będzie, jeśli to będzie osoba, to będzie to spokojny człowiek, taki osadzony, połączony umysł z sercem. Jeśli to jesteśmy my, to też będziemy mieli zupełnie dobre takie emocje, które będą przepływać i one pozwolą nam uspokoić swój umysł też. I taka unia nastąpi. Zresztą tak jak mamy to tutaj na karcie. Zobaczmy, co jeszcze powie nam jedna karta z wyroczni na zakończenie. Ok, to będzie to. Tutaj ta karta pokazuje osobę, która wylewa bardzo dużo wody. I tak jak patrzę, to ta woda jest tutaj w centrum i chodzi o to, żeby respektować siebie, żeby też respektować innych, żeby podejmować właściwe wybory, żeby respektować wszystko to, co jest wartością też dla innych, nie tylko dla nas. Żeby tutaj wchodzić w taką unię z różnymi ludźmi. To może być właśnie zaakceptowanie różnic, zaakceptowanie tego, że ktoś jest z innego kraju, że mówi w innym języku, ale to nie znaczy, że on jest gorszy i tutaj trzeba zaakceptować wszystkie te wartości, które są dla tej osoby ważne. I też w związkach, obojętnie jakie one nie będą, to jest akceptacja tych różnic, to jest wybieranie takiego szacunku do drugiego człowieka i przepływ tych przez serce tych uczuć, emocji, żeby pozwalały zachować równowagę. Obojętnie w jakiej sytuacji się znajdziecie, jakie emocje będziecie przeżywać, to tu chodzi o to, żeby zachować balans, tak powiem. Ja z mojej strony życzę Wam bardzo udanego lutego. Macie duży miesiąc, dużo kart, wielkich arkan. Ta cała strona to są wielkie arkana, łącznie z tą kartą maga. Są tylko trzy karty małych arkan w tym głównym czytaniu, więc może to być naprawdę duży miesiąc. Ale pełen satysfakcji i takiego zrozumienia siebie, pozamykania czegoś, wybrania drugiej szansy i wybierajcie sukces i obfitość. Bądźcie wdzięczni za to, co macie. Tego Wam życzę i pozdrawiam.